jesteśmy na stadionie przy ulicy Szczepaniaka. To jest obiekt, na którym swoje mecze rozgrywała kiedyś Korona Kielce, a dziś swój dom mają tutaj drużyny młodzieżowe. Między innymi drużyna centralnej Ligi Juniorów z poprzedniego sezonu, która zdobyła tu Mistrzostwa Polski. Stadion jest, jak widać, bardzo klimatyczny, urokliwy. Przywitała nas nowoczesna trybuna prasowa, na której się rozłożyliśmy. Prawdopodobnie można rozłożyć się ze sprzętem także i tutaj, ale chyba nie będziemy ryzykować, bo nie jest to zbyt stabilne. Wiemy natomiast, że jeżeli Kielce chciałyby kiedyś zorganizować swoje igrzyska olimpijskie, no to koła już czekają. Teraz brawo! Brawo, trener! Swoją przygodę z piłką zaczynałem w Sierakowie, w rodzinnym mieście, w klubie Warta Sieraków. No tam tak naprawdę od piątego bodajże, czy piątego, czy szóstego roku życia grałem na początku nie z rówieśnikami, tylko z drużyną tam starszą, chyba nawet o 4 lata początkowo. Mega profesjonalizm, podejście, chęć uczenia się, rozwijania. Oni są świadomi, ci młodzi ludzie, bo Mateusz jest ich przedstawicielem, co tu i teraz trzeba robić, jak się rozwijać, aby być na, nazwijmy to, piłkarskim świeczniku polskim. Po jednym z tych meczów pomiędzy Wartą a Alechem, gdzieś tam trener, ówczesny trener naszego rocznika w Lechu, trener Rębicki, zainteresował się mną i bratem. No i gdzieś tam podjął rozmowę z rodzicami. No my to przekonsultowaliśmy to wspólnie, wszyscy razem. I przyszliśmy, no i zdecydowaliśmy się przejść do Lecha. 20, 21, 22, 23, 24, 25. W Lechu na pewno fajnie się rozwijałem i uważam, że dobre lata tam spędziłem. Grałem w kadrach młodzieżowych tak naprawdę od U15 do U20. Tak naprawdę w każdej kadrze zagrałem przynajmniej w jednym meczu. Zdecydowałem się po czasie, że jednak tego kontraktu nie przedłużę. Te perspektywy moje w Lechu no nie idą do końca tak, jakbym sobie tego zażyczył, bo chłopcy gdzieś tam z mojego rocznika, tacy jak właśnie czy Kamil Józiak, czy Robert Gumdy bezpośrednio na mojej pozycji po prostu przechodzili już do pierwszej drużyny. Mi wypadało się tylko z nią pogodzić i gdzieś tam, tak jak mówię, szukać dalej kolejnych wyzwań, kolejnych alternatyw do tego, żeby się rozwijać. No ale jeśli chodzi o Roberta, to zawsze mieliśmy ze sobą dobry kontakt, tak naprawdę nawet kiedy ja grałem, a Robert siedział na ławce, to zawsze gdzieś tam nigdy nie czułem z jego strony jakiejś takiej zawiści czy czegoś takiego, tylko zawsze byliśmy w dobrym kontakcie. No i tak samo jest do dzisiaj, tak naprawdę ja też nigdy do niego jakiegoś tam żalu czy czegoś podobnego nie miałem, absolutnie nie. Wybrałem Koronę, tutaj no też tak naprawdę przyszedłem i mój start w Koronie nie był wymarzony, bo rozpocząłem od urazu, który zdarzył mi się na pierwszym treningu. Skupiłem się w pełni na pracy, na tym, żeby tą formę odbudować, przede wszystkim fizyczną, ale też żeby dojść do takiej formy dobrej piłkarskiej. Ten element opanowania piłki w pierwszym przyjęciu, to przyjęcie kierunkowe, to co się nazywa czuciem piłki, które pozwala w szybki sposób zareagować i podać również dokładnie i silnym podaniem obsłużyć partnera, to są te podstawowe elementy, które trzeba mieć doskonalone. No myślę, że moim największym atutem na pewno jest taki zmysł do gry kombinacyjnej, który gdzieś tam od najmłodszych lat i tak naprawdę na tej prawej obronie dużo mi pomagał od zawsze. Takie gdzieś tam włączenie się do akcji ofensywnej, taki timing tego włączenia się, gdzieś tam podanie z wyjściem na pozycję. Mimo swojej postury, swoją walecznością i tą zaciętością, tą umiejętnością radzenia sobie z przeciwnikiem, ale też ciągiem na bramkę, tym wybieganiem, tym co cechuje skrzydłowego, a więc tą niesamowitą wydolnością, tym w pierwszej lidze imponował i dlatego jest w ekstraklasie. W tej chwili gra w pierwszym składzie, to nie jest tak, że gra, bo musi grać młodzieżowiec, po prostu jest na tej pozycji, w tej chwili w dobrej dyspozycji. Ma naprawdę fajne umiejętności już teraz i potencjał na pewno na coś więcej, więc ta systematyczność w występach na pewno mu pomoże i będzie z niego jeszcze sporo pociechy. Mam nadzieję, że nie tylko jeżeli chodzi o ten rok młodzieżowca, ale też następne lata. Jak nazywa się były piłkarz Korony, który ma w swoim CV grę w Juventusie Turyn? No to faktycznie najłatwiejsze dla mnie. Były, przypominam. W Włochy, kim się kojarzy, to Soriano, to może tak strzelę. Olivier Capo. Reszta jest łatwa. No dobra, to ja ci dam trudny.
Znaczy chyba trudne. Ile sezonów spędziła w pierwszej lidze Korona w pokarnej degradacji? Jeden. Pamiętasz sezon? No, z trzeciego weszli. Z Bełchatowem wygrali. I Bednarek się ubrał. Pamiętam, fajnie. No to już teraz już jak spłatka. No teraz trochę łatwiejsze, no. O. Tego nie widziałem, tego pierwszego. Ile minut czekał na gola w ostatnim sezonie Ekstraklasie Jakub Żurawski? Możesz się pomylić o 10 tysięcy minut. O 1000, przepraszam. O 1000? No to tak powiem 2200. Nie no, nie doszacowałeś mnie chłopie. 10 tysięcy ci powinien dać do myślenia. 6110. Teraz jest pytanie, też myślę, że łatwe. W jakich klubach przed Koroną grał Mateusz Spychała? Możesz wymienić 3. Ale możesz też wszystko. Mielec, Suwałki, Radomiak. No i tam pewnie jeszcze te ciekawsze, których nie pamiętam. No jakie i powiedziałeś sensie? Lecha jeszcze na przykład. No wykowane. Gwarta Sieraków. Sieraków, no. Dobra, dam ci takiego, do pustej ci wystawię teraz. Na cześć którego piłkarza Korony powstała piosenka Ligi Dumahaj? No to Grzegorz Piechno. Brawo. Z kim Korona zmierzyła się w jedynym w historii finale Pucharu Polski? W Bełchatowie z Groklinem Grodzisk Wielkopolski. Jaki był wynik? 2-0 przegraliśmy. No tak naprawdę nie wyznaczam sobie żadnego konkretnego, indywidualnego celu na ten sezon. No gdzieś tam i już przeszłość w tym sezonie pokazuje, że gdzieś tam z tygodnia na tydzień potrafi się wiele zmienić. No i ja tak naprawdę też tak się staram do tego podchodzić. W każdym tygodniu dawać sobie tak naprawdę wszystko co najlepsze i udowadniać za każdym razem, że na to miejsce zasługuję. I na pewno jeżeli tydzień po tygodniu będę pracował tak ciężko i sumiennie, to na pewno na koniec sezonu wtedy coś fajnego będzie można też wyciągnąć.